Szanowni Państwo, Szanowni Panowie Wójtowie, Szanowni Panowie Przewodniczący, Szanowni Panowie Komendanci, wszyscy zacni goście, którzy zechcieli skorzystać z mojego zaproszenia na tą dzisiejszą uroczystość. Pozwólcie, że po pierwsze Was bardzo serdecznie przywitam i podziękuję za to, że jesteście. I chcę Wam również podziękować za to, że byliście podczas całej tej dyskusji, ponieważ Wasze zaangażowanie, pomoc, życzliwość i wsparcie, również finansowe, pozwoliło na to, że tutaj dzisiaj jesteśmy. Dzisiaj finalizujemy poważną inwestycję, wartą ponad 5 milionów złotych, inwestycję kolejną na południu powiatu, która w ramach tak zwanych schetynówek poprawia tą infrastrukturę komunikacyjną, infrastrukturę bezpieczeństwa. Wiem i to dzisiaj wyraźnie widać przez Państwa właśnie obecność, że bez szerokiego grona sojuszników, przyjaciół i Pana Wojewody pewnie byśmy tego nie zrealizowali. Pozwólcie, że skorzystam z okazji i Pana Wojewody tutaj doprosimy. Bo to główny sponsor tego przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, witam również przybyłego do nas, zaszczycającego nas swoją obecnością wicewojewodę małopolskiego, pana Andrzeja Hemendlaka, pani wojewodę Bartosz Kiszę, z pańskiego przybycia. Myślę, że witamy wszyscy, bo tutaj czujemy się wspólnie odpowiedzialni za tę inwestycję. Szanowni Państwo, chcę właśnie w tym momencie, to taki dobry czas, podkreślić, jak wiele podmiotów było w to zaangażowane. Nie byłoby tej schetynówki, gdyby nie pieniądze rządowe, gdyby nie inicjatywa Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. I szczere i serdeczne podziękowania dla pana wojewody za rzetelną pracę przy ocenie wniosków, bo nasza praca została uszanowana. Szanowni Państwo, nie byłoby tego przedsięwzięcia zrealizowanego, gdyby nie wsparcie i pomoc ze strony samorządów gminnych. Wszystkim obecnym tutaj wójtom, panu wójtowi Gromali, panu wójtowi Kłoniarzowi, panu wójtowi Nowakowi, gospodarzowi tego miejsca i obecnemu dzisiaj panu wójtowi Kuligowi serdecznie dziękuję. Ręka wyciągnięta przez samorząd powiatowy do tej współpracy została, powiedziałbym, uchwycona w sposób taki z życzliwością i ze zrozumieniem, bo wiemy, że ta inwestycja służy naszym mieszkańcom. I dziękuję wszystkim swoim współpracownikom z powiatu, bo to oni byli odpowiedzialni za to, żeby ten projekt przygotować skutecznie. To nieobecny dzisiaj pan wicestarosta, z przyczyn zdrowotnych nieobecny. To obecny tutaj pan dyrektor Korta. To obecne komórki merytoryczne, że jest panią dyrektor Rudek, które również to działanie wspierały. Szanowni Państwo, nie będę się rozgadywał, bo pewnie będzie jeszcze okazja. Serdecznie wszystkim naprawdę Państwu dziękuję i za pomoc, i za wyrozumiałość, bo że ta inwestycja wiązała się z utrudnieniami, to było oczywiste, ale myślę, że dzisiaj z zadowoleniem możemy powiedzieć, było warto. Panie wojewodo, jeżeli mogę prosić o zabranie głosu. Panie starosto, panowie wójtowie, panowie, ja powiem krótko tylko. Cieszmy się, że nasza wieś staje się coraz ładniejsza, coraz piękniejsza. I właśnie wszyscy razem, wspólnie, droga niby powiatowa, ale gdyby nie wsparcie panów wójtów i ich rad, to przecież nie byłoby o tym, nie byłoby mowy o tym, żeby można było takie przedsięwzięcie zrealizować. My jako ta strona rządowa bardzo się cieszymy, że możemy wesprzeć, możemy pomóc, bo dzięki temu żyje nam się lepiej, łatwiej, przyjemniej i przecież chyba o to wszystkim nam chodzi. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego najlepszego. Pozwólcie Państwo, że w imieniu nas wszystkich, panu wojewodzie, wręczę skromny tak. Życzę Panie wojewodo. Brawa dla pana wojewody. Brawa dla pana wojewody. Panie wojewodo, panie starosto, jako gospodarz tego miejsca chciałem podziękować za otwarcie kolejnej schetynówki na terenie gminy Trzciana. Tak się składa, że te wnioski składane w Urzędzie Wojewódzkim uzyskują wysoką ocenę, jeśli chodzi o punkty. Gratuluję w takim razie tym, którzy te wnioski przygotowali, a więc służbą pana starosty. I dziękuję panu wojewodzie za to, że te pieniądze się znalazły. To, co było zrobione dotychczas, jest dosyć dużym postępem w realizacji tych naszych potrzeb, zaspokajaniu tych potrzeb. No tak jak pan wojewoda powiedział, te miejsca pięknieją, żyje się łatwiej, wygodniej. Natomiast chcę powiedzieć tak, że złożone były przez powiat dwa następne wnioski, jeśli chodzi o schetynówki. One są w trakcie oceny i mamy nadzieję, że za rok, czy my będziemy tutaj już pełnić swoje funkcje, czy nie, to spotkamy się z kolei na otwarciu kolejnych schetynówek, bo my jako samorządy
dajemy do tych schetynówek niebagatelny udział, to 21%. W skali naszych budżetów to są duże pieniądze, ale uznajemy, że to, co jest robione na terenie gminy jako zadanie starostwa, no jest potrzebne dla ludzi mieszkających tu w tym momencie. I cieszylibyśmy się bardzo, gdyby następne wioski były przyjęte do realizacji, co mam nadzieję, pan wojewoda czyni, że w przyszłym roku będziemy tutaj na kolejnych schetynówkach otwierać te działania. Wojewodzie dziękuję panu staroście, panu dyrektorowi, no i służbom merytorycznym starostwa, które składają ten wniosek i czuwały nad realizacją tych działań. Dziękuję bardzo. Panie nie musiały, ale wyciągnęły pomocną dłoń finansową również do powiatu, bo udział pani wojewody, jak doskonale wiemy, partnerów prywatnych jest też punktowany. Na ręce pana prezesa Wiesława Głupi dla niego osobiście i dla małżonki, dla firmy Hydrosprzęt. Panie prezesie, to cię będzie trochę kosztowało jeszcze. Dziękuję serdecznie. I pozwólcie państwo, że drugi podmiot prywatny, który się zaangażował, na ręce pana Stanisława Puszkowskiego, firma handlowo-usługowa Berdasa. Panie Stanisławie. Zapraszam teraz do symbolicznego, do przecinania wstępu pana wojewodę. We'll be right back.